zgromadzenia. Pozdrawiam Was, drodzy bracia i siostry, mieszkańcy naszego miasta, regionu naszej diecezji kieleckiej. Boże Narodzenie to czas radości i przekraczając próg radosnych spotkań wigilijnych, składanych sobie nawzajem życzeń, wchodzimy w tę Bożą rzeczywistość, kiedy Słowo stało się ciałem. Nasze po ludzku usposobione serca pragną Jezusa Chrystusa, tego, który jest dawcą pokoju, a tam, gdzie jest pokój, jest sprawiedliwość, wzajemna życzliwość, tam jest bezpieczeństwo i nadzieja. Tych duchowych dóbr człowiek od zawsze pragnie, a one urzeczywistniają się tam, gdzie Bóg jest pośród ludzi, gdzie Słowo stało się ciałem. Niech więc tegoroczne Boże Narodzenie, które przeżywamy w zgoła innych okolicznościach niż poprzednie, niepewni z powodu pandemii koronawirusa, może czasem pełni lęków i obaw, ale Pan Jezus mówi nam: nie lękajcie się, jam zwyciężył świat. Bo to wszystko, co jest trudne, trzeba zwyciężać modlitwą, zaufaniem do Pana Boga. Trzeba ufać tym wszystkim, którzy troszczą się o nas dzięki służbie zdrowia, mądrości, lekarzy, gorliwości i życzliwości pielęgniarek i wszelkiego personelu medycznego. Bo przecież oni, jak nikt inny w tym czasie, zasługują na nas szacunek i wdzięczność. Niech święta Bożego Narodzenia będą przepełnione również naszą życzliwą modlitwą osobistą, wspólnotową. Niech dzięki modlitwie Jezus będzie obecny w naszych sercach, bo Jego pragnieniem jest bycie wśród ludzi. Przyszedł, abyśmy mieli życie w obfitości i utożsamia się z każdą najmniejszą wspólnotą wiary. Niech te święta dadzą wszystkim wiele radości, otworzą serca na wzajemną życzliwość i miłość. Niech pokój ogarnia wszystkich bez wyjątku. Tam, gdzie jest smutek, niech zamienia się on w radość. Tam, gdzie jest niepewność, niech nie zabraknie nadziei. Niech dar Bożego Słowa usłyszany w Kościele, bądź rozważany w własnym domu, Jezus Eucharystyczny, który jest pokarmem na naszej życiowej drodze, umacnia tych wszystkich, którzy Go przyjmą. Niech nie braknie pragnienia duchowej komunii. Życzę Wam wszystkim, drodzy bracia i siostry, abyśmy przekraczali próg niepewności, bo Bóg w Jezusie Chrystusie jest z nami. I tak jak śpiewamy w kolędzie, Jezus swoją rączką dziecięcia nam błogosławi. Niech te święta dla wszystkich będą świętami radości, nadziei i pokoju. Szczęść Boże!